William Hope Hodgson Wieprz Siedem Szybko przykląkłem u jego boku i rozluźniłem więzy na nadgarstkach, pomagając mu przewrócić się na znak i usiąść. Złapał mnie za rękę, mocno, nieco nieprzytomnie, oburącz. A jednak znów zasnąłem, zaczął, i znów spadłem tam w dół, Boże drogi. Prawie mnie dopadło, byłem tam w tej koszmarnej odchłani, a to zdawało się czychać tu za rogiem czegoś wielkiego i powstrzymywało mnie od powrotu. Wydawało się, że walczę z tym czymś przez całe wieki czułem, że zaraz oszaleję, oszaleję. Chamal nie runąłem do samych piekieł. Słyszałem, jak mnie Pan wołał. Z wielkiej wysokości słyszałem pański głos niosący się po żółtych korytarzach. Seria były żółte, naprawdę Próbowałem wrócić, ale nie mogłem. Widział mnie pan, spytałem, kiedy urwał zadyszany. Nie, odparł, opierając głowę na moim ramieniu. Mówię panu, tym razem niemal mnie dopadło, póki żyję nie odważy się znów zasnąć. Czemu mnie Pan nie budził? Ależ budziłem, odparłem. Przez większość czasu trzymałem Pana na rękach, wciąż patrzył mi Pan w oczy, jakby Pan wiedział, że tam jestem. Racja. Teraz pamiętam, ale wydawało się, że stoi pan strasznie wysoko, w wylotu potwornej otchłani, całe mile ode mnie, a te potworne stwory chrząkały, kwiczały, wyły wciąż. Próbowałem je schwytać i zatrzymać tam na dole. Niczego jednak nie widziałem, tylko żółte ściany tych korytarzy, i przez cały czas coś kryło się zaraz za rogiem. Tak czy inaczej, teraz jest pan całkiem bezpieczny, powiedziałem. I gwarantuję u panu pełne bezpieczeństwo przyszłości. W pokoju znów było ciemno, jeśli nie liczyć blasku niebieskiego kręgu. Kopuła znikła, przepadł lej z chmur, jakoś wieprz, całkiem zgasł też krąg indygo. Powietrze w pokoju znów było niegroźne, normalne. Co sobie udowodniłem, poruszając przełącznikiem, który miałem pod ręką, tak by zmniejszyć obronną moc niebieskiego kręgu i umożliwić sobie wyczucie panującego poza nim napięcia. Potem zwróciłem się do Beńca: Proszę ze mną, wyjdziemy, zjemy coś, a potem odpoczniemy. On jednak spał już niczym znużone dziecko, złożywszy głowę na dłoni. Biedaczysko, mruknąłem znowu, biorąc go na ręce. Biedaczysko. Przyszedłem do głównej tablicy rozdzielczej i ustawiłem obód tak, żeby ochronne impulsy V emanowały z wszystkich czterech ścian pokoju oraz jego drzwi, a następnie wyniosłem beńca tam, gdzie niepodzielnie panowała cudowna, zdrowa normalność. Jakże wspaniale było wyjść z tego pokoju, gdzie przeżyliśmy koszmar na jawie i naprzeciwko ujrzeć otwarte drzwi sypialni, a za nimi łóżko, tak miękkie i białe jak zawsze, takie zwyczajne i ludzkie. Rozumiecie, przyjaciele? Posadziłem Beńca na kanapie i dopiero potem uświadomiłem sobie w pełni, jak wielkim przeciwnościom podołałem, bowiem robiąc sobie drinka, opuściłem butelkę i musiałem wyciągnąć następną. Nakłoniłem Beńca, żeby też się napił, po czym położyłem go na łóżku. A teraz proszę patrzeć mi prosto w oczy poleciłem. Słyszy mnie pan. Znaśnie pan spokojnie, głęboko, a jeśli pojawi się coś niepokojącego, posłucha pan mojego polecenia i zbudzi się. A teraz spać, spać, spać. Wykonałem przed jego oczyma pół tuzina pasów, a Baines zasnął jak małe dziecko. Wiedziałem, że jeśli znów nadejdzie zagrożenie, tym razem usłucha mojej woli i przebudzi się. Zamierzam go leczyć po części sugestią hipnotyczną, a po części pewną terapią elektryczną, której szczegóły podaję doktorowi Whittonowi, by wiedział, jak ją prowadzić. Noc przespałem na kanapie, a gdy rano zaszedłem zobaczyć, co u Beńca wciąż jeszcze spał. Zostawiłem go więc tam i poszedłem do pokoju doświadczeń, by obejrzeć ślady minionych wydarzeń. Zaskoczyło mnie to, co tam zostałem. Wchodząc do pokoju, jak się możecie domyślać, poczułem się dość dziwnie. Niesamowicie było stać tam w nieziemskich, błękitnym świetle płynącym ze spreparowanych okien i widzieć niebieski krąg wciąż rozjarzony, leżący tam, gdzie go przyciągnąłem. Dalej była ochrona, seria koncentrycznych kręgów wygaszonych co do jednego, a pośrodku nich stał stolik na szklanych nogach. A przecież tylko kilka godzin temu pochłonął go monstrualny ogrom wieprza. Mówię wam, wszystko to wydawało się szalonym, koszmarnym snem, a jednak tak stałem tam i patrzyłem. Przeprowadziłem w tym pokoju już nie jeden zadziwiający eksperyment, dobrze o tym wiecie, ale nigdy nie byłem tak blisko katastrofy. Zostawiając uchylone drzwi, by nie czuć się zamkniętym, podszedłem do ochrony. Gnała mnie ciekawość, jakie były fizyczne efekty działania takiej mocy, jak wieprz. Napotkałem ślady wskazujące niezbicie, iż była to rzeczywiście obecność typu Saiti, bo stopienie fioletowego kręgu bynajmniej nie okazało się duchowym czy optycznym złudzeniem. Nie zostało zeń prawie nic od krąg placków stopionego szkła. Podstawka z gutaperki wyżarzyła się ze szczętem, ale nie ucierpiała ani podłoga, ani nic innego. Moce Saiti, rozumiecie, potrafią często atakować i niszczyć, a nawet wykorzystywać do własnych celów materiały, które zostały użyte do obrony przeciwko nim. Przestępując ten krąg i patrząc na krąg Indygo, zobaczyłem, że on też już był w kilku miejscach przepalony na wskroś. Jeszcze chwileczka i wieprz mógłby się rozpełznąć po ziemskiej atmosferze niewidzialną mgiełką zgrozy i zniszczenia. Jednak w ostatnim momencie przyszło zbawienie. Nie sądzę, byście mogli wyobrazić sobie, co czułem, patrząc na zniszczoną ochronę. Karnaki zaczął wystukiwać popiół z fajki, co zawsze oznaczało, że zakończył już opowieść i był gotów odpowiedzieć na pytania, jakie by się nam nasunęły. Zaczął Taylor. Czemu nie użyłeś elektrycznego pentagramu, a tylko tych nowych barier spektralnych? Ponieważ pentagram ma funkcję czysto obronną, a ja chciałem mieć możliwość ogniskowania mocy w początkowej fazie eksperymentu, odparł Karnaki, tak, by potem w krytycznym momencie móc zmienić kombinację kolorów i uzyskać ochronę przeciwko temu, co zrodziło się w ognisku. Nadążacie. W tych nowych badaniach, którymi się obecnie zajmują, nie mogę się obejść bez ogniskowania, to też użycie pentagramu jest wykluczone. Jestem przekonany, że moja nowa spektralna ochrona okaże się absolutnie nieprzenikniona, kiedy już nauczę się nią posługiwać, ale to jeszcze potrwa. Ten ostatni przypadek wiele mnie nauczył. Nigdy nie pomyślałem, by łączyć zieleń z niebieskim, ale te trzy zielone stęgi na niebieskiej kopule dały mi do namysłu. Gdybym tylko znał właściwe połączenie kolorów. To właśnie ich muszę się nauczyć. Chyba lepiej uświadomię Wam wagę kombinacji barw, jeśli przypomnę, że sama w sobie pod bardzo określonymi względami zieleń jest nawet bardziej mordercza od czerwieni, a przecież to czerwony jest najgroźniejszym kolorem ze wszystkich. A wyjaśniłbyś, Karnaki, czym właściwie jest ten wieprz? zagadnąłem. Dałbyś radę? Rozumiesz. Co to właściwie za potwór? Czy naprawdę go tu widziałeś, czy był to jakiś koszmarny, niebezpieczny sen? Skąd wiesz, że jest on jednym z monstrów ze świata? I jaka jest różnica między takim właśnie zagrożeniem a tym, co widziałeś w sprawie przejścia dla monstrum? I powoli, roześmiał się, nie tyle naraz. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania, choć nie sądzę, żebym trzymał się ich kolejności. Na przykład, w kwestii faktycznego widzenia wieprza, mógłbym rzec, że ogólnie rzecz biorąc, jeśli patrzymy na coś widmowego, nie widzimy tego oczami, ale wzrokiem ducha dysponującym takim paranormalnym talentem, choć nie u wszystkich jest on wykształcony w pożytecznym stopniu, ponad normalną rolą tłumaczenia mózgowi, co właściwie widzą nasze materialne oczy. Zrozumcie więc, kiedy widzimy coś widmowego, często jest tak, że wzrok ducha wykonuje jednocześnie obie role. Przedstawia mózgowi obiekty widziane materialnymi oczyma i te, które postrzegamy tylko duchem. Oba te widoki zlewają się w taki sposób, że odnosimy wrażenie, iż nasze materialne oczy widzą wszystko to, co postrzega mózg. W ten sposób wydaje się nam, że materialnymi oczyma Dostrzegamy i materialne, i niematerialne elementy naturalnego zjawiska. Każdy bowiem postrzegany element, ukazywany mózgowi przez narząd odpowiedni do danego zadania, jawi się jako równie rzeczywisty, czyli równie materialny. Nadążacie. przytaknęliśmy więc Karnaki ciągnął. Analogicznie, jeśli cokolwiek grozi naszemu duchowemu ciału, odniesiemy wrażenie, znowu ogólniając, że zagrożenie dotyczy ciała materialnego, bo doznania i odczucia duchowe nakładają się na materialne, dokładnie tak jak wzrok duchowy nakłada się na to, co widzimy materialnie. Nasze doznania stopią się w tak jednolity twór, że nie sposób później rozstrzygnąć, co czuliśmy ciałem, a co duchem. Może spróbuję wam to lepiej wytłumaczyć. W trakcie awantury z duchami ktoś mógłby mieć wrażenie, że czeleśnie spada, że fizycznie wali się w dół, ale możliwe, że upadek przydarzył się tylko jego ciału duchowemu, duszy, jak zwał tak zwał. Mózg odbiera jednak tylko jedno wrażenie spadania. Rozumiecie? Należy jednak pamiętać, że niebezpieczeństwo wcale nie jest mniejsze z racji tego, że spada tylko ciało duchowe. Mam tu na myśli własne odczucie spadania, kiedy przystępowałem nad wlotem tamtej otchłani. Moje fizyczne ciało mogło bezpiecznie po nim kroczyć. Czułem pod sobą litą podłogę, ale ciału duchowemu jak najbardziej groził upadek. Bo można by wręcz powiedzieć, że dosłownie przeniosłem nad otchłaniu moje ciało duchowe, trzymając je przy sobie dzięki przyciąganiu sił witalnych. Owa otchłań była równie realna dla ciała duchowego, jak sztolnia, rozumiecie, byłaby dla ciała fizycznego. Tylko działanie sił witalnych zapobiegło wyrwaniu ze mnie ciała duchowego, które runęłoby tam w dół jak kamień, prosto w wiekuiste głębie, posłuszne niewiarygodnemu przyciąganiu monstrum. Jak pamiętacie, przyciąganie wieprza było tak potężne, że nie oparłyby się mu moje siły witalne, więc psychicznie zacząłem upadać. Natychmiast też w moim mózgu pojawiło się uczucie identyczne do tego, jakiego doświadczyłbym, gdyby to moje materialne ciało gdzieś urnęło. Podjąłem szalone ryzyko. Wiecie jednak, że musiałem się na to poważyć, by dostać się do przełącznika i ogniwa. Kiedy miałem to uczucie fizycznego spadania, wydawało mi się, że dookoła siebie widzę już tylko czarne, mgliste ściany otchłani. To duchowy wzrok przekazywał te wrażenie do mózgu. Moje ciało duchowe rzeczywiście zaczęło spadać. Było już w całości w otchłani, choć wciąż jeszcze stykało się ze mną. Innymi słowy, moja fizyczna aura magnetyczna ciągle jeszcze przeplatała się z aurą ducha. Ciało fizyczne wciąż twardo stąpało po podłodze pokoju, ale gdybym wysiłkiem woli nie zmusił się do przejścia dalej, ciało duchowe całkowicie straciłoby ze mną łączność, runęłoby niczym widmowy meteoryt posłusznych grawitacji wieprza. Owo dziwne doznanie przedzierania się przez materię stawiającą mi opór nie było wcale doznaniem cielesnym, nie w tym sensie, w jakim zwykle to rozumiemy, ale raczej duchowym odczuciem wynikającym ze zmuszania mojego jestestwa do zamknięcia rozdziewu, jaki powstał między spadającym w otchłanie ciałem duchowym, a ciałem fizycznym stojącym na podłodze pokoju. W rozdziew ów wtargnęła zaś siła, dążąca do zapobieżenia temu połączeniu. Straszliwe przeżycie. Pamiętacie, że mogłem wciąż postrzegać w mózgu to, co widziały oczy ciała duchowego, choć... To padło już dość nisko, prawda? Nadal rzadko zdarzają się takie wspomnienia. Przejdźmy jednak dalej. W normalnych okolicznościach wszelkie widmowe zjawiska są bardzo rozproszone. Stają się czynnie, fizycznie niebezpieczne dopiero kiedy ulegną skupieniu. Tak na szybko najlepszą analogią wydaje mi się tu elektryczność, wszystkim znana. Siła... Którą tak przy okazji zbyt łatwo mamy za zrozumianą, bośmy ją nazwali i ujarzmili, że posłużył się tu kolokwializmem. A my jej przecież wcale nie rozumiemy. Fundamentalnie to wciąż zagadka, więc elektryczność, kiedy rozsiana, to wyobrażona i nieopisywalna rzecz, ale skupiona niesie nagłą śmierć. Rozumiecie sens tego porównania. Weźmy na przykład tę właśnie metodę, by wyjaśnić wam, czym jest wieprz przez bardzo zgrubną parentelę. Otóż, wieprz to jedna z długich na milion mil mgławicowych chmur składających się na zewnętrzny krąg. To właśnie z tego powodu nazywam owe obłoki mocy monstrami z zewnątrz. Czemu one tak dokładnie są? O, to dopiero pytanie. Czasem zastanawiam się, czy nasz Dodgson zdaje sobie sprawę, do jakiego stopnia niemożliwością jest odpowiedzieć na niektóre z jego pytań. I tu Karnaki roześmiał się. Spróbuję jednak udzielić zwięzłej odpowiedzi. Wokół tej planety, jak też oczywiście zapewne wokół innych, istnieją kręgi emanacji, powiedzmy. Składa się na nie bardzo lekki gaz, czy innymi słowy, eter. Biedny eter. Co z nim wyprawiano w swoim czasie? Cofnijmy się na chwilę do szkolnych lat. Pamiętajcie jednak, że w swoim czasie Ziemia była tylko kulą straszliwie rozpalonych gazów. Gazy te zestaliły się w minerały i inne materialne elementy. Chociaż nie wszystkie oległy jeszcze temu procesowi, choćby powietrze. Mamy więc kulę ziemską z litej materii, w którą możemy tupnąć nogą z dowolną siłą. Wokół tej kuli zaś sferę gazów, których składniki stanowią istotną część życia, takiego, jakim go pojmujemy, czyli powietrze. Nie jest to jednak jedyny krąg gazów unoszący się wokół nas. Badanie przywiodło mnie do konkluzji, że daleko nad nami i dookoła nas rozciągają się większe, ale bardziej rozrzedzone pasy gazów. Jeden nad drugim. Składały się one na, jak to ujmują, wewnętrzne kręgi. Te zaś z kolei otacza jeszcze jeden pas złożony z emanacji, jak to nazywam z braku lepszego określenia. Ów pas, zwany przeze mnie zewnętrznym kręgiem, leży nie bliżej niż 100 tysięcy mil od powierzchni Ziemi, a jego grubość oszacowałem na od 5 do 10 milionów mil. Wierzę, choć nie mogę tego dowieść, że nie obraca się w tym samym kierunku co kula ziemska, lecz w przeciwnym, czego wiarygodną przyczyną można dostrzec, analizując teoretyczne podstawy budowy pewnych maszyn elektrycznych. Mam powody, by przypuszczać, że obroty owego zewnętrznego kręgu podlegają czasami perturbacjom, których przyczyny są mi zupełnie nieznane. Sądzę jednak, że wynikają one ze zjawisk fizycznych, bowiem choć zewnętrzny krąg oddziałuje na płaszczyźnie duchowej, to jest także ciałem fizycznym. Tu znów muszę się uciec do analogii z elektrycznością. Powiem więc, że jak elektryczność pokazała się nam jako coś radykalnie odmiennego od naszych dotychczasowych wyobrażeń o materii, tak też zewnętrzny czy też duchowy krąg różni się od wszelkich koncepcji materii, jakie dotychczas żywiliśmy. Mimo to jego geneza była ściśle fizyczna. I o tyle o ile fizycznym zjawiskiem jest elektryczność, tak też składowe zewnętrznego czy duchowego kręgu są fizyczne. Ujmując rzecz obrazowo, ma się on do wewnętrznego kręgu tak jak wewnętrzny krąg ma się do najwyższych warstw atmosfery, tak jak powietrze, na ile znamy ten najbliższy nam gaz, ma się do wód, a wody do stałej materii naszego świata. Rozumiecie, w jakim kierunku idą moje sugestie znów przytaktaliśmy, a karnaki ciągnął dalej. Pozwólcie więc, że teraz zastosuję to wszystko, by podsumować mój wywód. Uważam, że te długie na miliony milobłoki potworności, unoszące się w zewnętrznym, czyli duchowym kręgu, zrodzone są z żywiołów tegoż. To przemożne siły duchowe, zrodzone z żywiołów tego kręgu, dokładnie w tym sensie, jako szumernica czy rekin, zrodzone są z morza, tygrys czy wszelka inna cielesna potęga z żywiołów, jakie go otaczają powietrza i ziemi. Przechodząc dalej, cieleśnie człowiek złożony jest wyłącznie z elementów ziemi i powietrza, do których zaliczam też światło słoneczne, wodę i przyprawy. Innymi słowy, bez powietrza i ziemi nie mógłby w ogóle istnieć. Albo jeszcze inaczej, powietrze i ziemia tworzą same w sobie materię dla ciała i mózgu, a zatem zapewne także aparat dla intelektu. Zastosujmy teraz to rozumowanie do duchowego czy zewnętrznego kręgu, tak rozrzedzonego, że zgrubnie mógłbym go przyrównać do dawnych koncepcji eteru a jednak zawierającego wszelkie składniki niezbędne, by wytworzyć określone postacie mocy i intelektu. Składniki te są jednak w formie tak mało podobnej do materii, jak cień zapachu mało przypomina same perfumy. To też jej zdolność zewnętrznego kręgu do wytwarzania mocy i intelektu, przystaje do podobnych zdolności świata ziemi i powietrza, równie mało jak wyniki łączenia tych składników w zewnętrznym kręgu przystają do tych ziemskich. Powiedzcie, jeśli wyrażam się niejasno. Wydaje mi się zatem, że mamy wyobrażenie wielkiego duchowego świata, zrodzonego z fizycznych elementów leżącego daleko od naszej Ziemi, ale całkowicie ją otaczającego, jeśli nie liczyć wrót, o których mam nadzieję Wam opowiedzieć przy innej okazji. Ównie zmierzony duchowy świat zewnętrznego kręgu rodzi jeśli mogą użyć tego określenia, własne siły duchowe, własne rozumy, potworne i nie. Dokładnie tak samo jak i nasz świat wytwarza własne moce fizyczne i rozumy. Istoty, zwierzęta, owady itd. Potworne i nie. Potworne byty z zewnętrznego kręgu są wrogie wszystkiemu, co nam mogłoby się wydawać najbardziej pożądane, tak samo jak rekin czy tygrys mogą być traktowane jako fizycznie wrogie wszystkiemu, co uważamy za pożądane. Są drapieżnikami, bo wszystkie aktywne moce są drapieżne. Mają pragnienia względem nas niepomiernie bardziej straszliwe dla naszych umysłów, kiedy zdołamy je pojąć, niż to, co czułaby rozumna owca, gdyby poznała plany ludzi dotyczące jej ciała. Łupią i niszczą, by zaspokajać żądzę i pragnienia dokładnie tak samo, jak inne formy bytu łupią i niszczą, by zaspokajać własne żądze i pragnienia. Tyle, że te potwory najczęściej, acz nie zawsze, łakną duchowego składnika istoty ludzkiej. I to tyle, co mam Wam dziś wieczorem do powiedzenia. Przy innej okazji chętnie opowiem Wam o wielkiej niewiadomej, jaką są duchowe wrota. A tymczasem, Dodgson, mam nadzieję, że to i owo ci wyjaśniłem. I tak i nie, odparłem. Złote z ciebie chłop, że próbowałeś, ale wciąż jeszcze mam chyba z 10 tysięcy pytań. Karniaki wstał, mi stąd, powiedział przyjaźnie, posługując się tradycyjnie już formułu. mi stąd, chcę spać. Uścisnęliśmy więc jego dłoń i weszliśmy na pogrążony w ciszy bulwar Embankment. Tłumaczył Tomasz S. Gałązka. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.